Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są. Widzimy je takimi, jakimi jesteśmy. Anis Nin. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. Potężny cytat, który pojawił się w książce, o której ostatnio mówiłem, o tej katarskiej duchowości, o tarocie. I chcieliście więcej tych treści, lub żebym opowiedział trochę o praktycznych zastosowaniach i dlaczego ta książka tak uderza. To jest jeden z fragmentów, który sprawił, że zdecydowanie zacząłem praktykować praktykę, tak się nie mówi, ale już tak powiedziałem, praktykę mata, czyli tą praktykę wysyłania miłości w świat oczywiście i bycia bardziej człowiekiem, który jest lepszy po prostu, bardziej otwarty, bardziej słucha podszeptów swojej duszy i bardziej działa z perspektywy miłości niż strachu. Trochę to wszystko brzmi właśnie duchowo, jak u przytulacza drzew, jak u kogoś, kto po prostu, nie wiem, jest księdzem, ale po prostu gdy sprawdzi się to z innej perspektywy, naprawdę to nabiera sensu. Także ten cytat pojawia się w tej książce o tarocie i o katarach, o których mówiłem ostatnio. Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są, widzimy je takimi, jakimi jesteśmy. I autor tym cytatem zaczyna tyradę, której stara się wytłumaczyć fragment słów Jezusa z Kazania na Górze. I ten fragment z Kazania na Górze jest potężny. Przeczytam go od razu z wytłumaczeniem autora, co oznaczają poszczególne fragmenty tego cytatu. Wyświetlę też ten cytat tutaj, jak ktoś chce zobaczyć sobie po prostu oryginalny. A według wytłumaczenia autora brzmi tak. Światłem, czyli świadomość, światło rozumie jako świadomość, światłem ciała, ciało rozumie jako ludzką egzystencję, całą ludzką egzystencję, nie tylko ten worek mięsa, tylko naszą kooperację z rzeczywistością, naszą egzystencję, to jak odczuwamy naszą egzystencję. Światłem ciała jest oko. Oko rozumiemy to jako filtr, który tworzy narrację co do tego, jak widzisz świat. Całą narrację, nie tylko wzrokową, całą narrację. To jak myślisz o świecie, to jak rezonujesz ze światem, to jak kooperujesz ze światem. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, jako zdrowe rozumie skupione na miłości, całe twoje ciało będzie w świetle świadomości i rozumienia. Światło, ciało w świetle świadomości i rozumienia przetłumaczymy to jako egzystencję w świadomości i rozumieniu. Innymi słowy, jeśli twoje oko jest zdrowe, czyli skupiasz się na miłości, twoja egzystencja jest pełna świadomości i rozumienia, czyli innymi słowy trochę mądrości i świadomości, też tak można powiedzieć. Lecz jeśli twoje oko jest chore, skupione na strachu, całe twoje ciało będzie w ciemności, ignorancji i ocenianiu. Innymi słowy, jeśli twoje oko jest chore, czyli to jak ze światem kooperujesz, jak świat postrzegasz, jak w tym świecie się zachowujesz, całe twoje ciało, cała twoja egzystencja jest chora, jest pozbawiona sensu najczęściej i tu warto powrócić do wykładów Awakening from the Meaning Crisis, o których już wiele razy mówiłem, Johna Verwejeki. Wciąż bardzo warto je zobaczyć, są super, świetne, warto je sprawdzić. I między innymi to, o czym mówi tam John Verwejeki, jest też tym, co tu opisuje autor, czyli chorym ciałem, ciałem skupionym na ciałem, czyli egzystencją skupioną na ignorancji i ocenianiu. Jeśli więc światło, czyli miłość, która jest w tobie, jest ciemnością, innymi słowy myślisz, że jesteś pełen miłości, ale jesteś pełen strachu, jak faryzeusze czy inni żyjący wedle praw, jakże wielka jest to ciemność? Żyjesz w totalnej ignorancji. Co oznacza ten końcowy fragment? Bo on jest taki, który może wydawać się podejrzany. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Innymi słowy, jeśli myślisz, że kochasz, ale tak naprawdę żyjesz w strachu i wymieniłem tu faryzeuszy, to nie było akurat w tej książce, to jest w książce kolejnej, którą czytam o podobnym znaczeniu. Inner Meaning of Jesus Sayings się nazywa, Johna A. Stanforda. Tam właśnie dużo John Stanford poświęca czasu, żeby przekazać nam, dlaczego Jezus tak nie lubił faryzeuszy. Jak nie lubił ludzi, którzy przestrzegali tylko praw. Jak nie lubił ludzi odciętych od wewnętrznej swojej indywidualnej natury. I dlaczego preferował spędzać czas z prostytutkami i tymi, którzy zbierają podatki, celnikami.
mimo że byli postrzegani jako źli, byli postrzegani jako dno społeczne, to tam widział szansę dla tych ludzi na osiągnięcie Królestwa Niebieskiego, a dla faryzeuszy nie widział jej w ogóle. Właśnie dlatego, że oni żyli w tej ciemności, mimo że myśleli, że żyją w świetle. Co to oznacza? To oznacza, że nasza indywidualna droga, nasza indywidualna dusza, nasze życie nie polega tylko na tym, żeby przestrzegać praw. Polega na zrealizowaniu tego kreatywnego planu, który Bóg, który świat, wszechświat, dusza nasza, która ma na nas. I często trzymanie się tylko zamkniętych praw narzuconych z zewnątrz nie będzie tym, co nas tam doprowadzi. I dlatego to bardzo płytkie rozumienie chrześcijaństwa, właśnie to rozumienie chrześcijaństwa jako religii, która daje pewne ograniczenia i gdzie musisz co tydzień iść do kościółka i musisz potem się pomodlić rano i wieczorem i będzie wszystko dobrze, to nie jest to, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I ciężko było mi to ugryźć, te tematy, aż do właśnie tej książki o tym tarocie i katarach, czyli tej sekcie gnostyckiej, odłamie chrześcijaństwa, a teraz też, gdy czytam Johna Stamforda, który o tym wspaniale pisze w Inner Meaning of Jesus Sayings, gdzie John Stamford jest pastorem jakiegoś tam odłamu w USA, ale też jest jungowcem. I lubi też Junga, interesuje się psychologią, psychoanalizą. I nie do końca się zgadza z Jungiem w pewnych miejscach. Jak wiemy, Jung mówił, pisał, albo inaczej, starał się oddać to, że zło to jest pewna rzeczywistość, że Bóg ma też złe oblicze, ma też swoją złą stronę. I to nie jest do końca chrześcijańskie podejście. Widzisz, i John Stanford odpowiada, że równie dobrze to zło możemy rozumieć jako po prostu brak dobra. To, o czym pisał święty Augustyn i inni ojcowie Kościoła. Z tym, że wydaje mi się, że Junga rozumienie było takie mocne, jeśli chodzi o podkreślanie tej natury Boga drugiej, tej złej, negatywnej, dlatego że w naszym życiu najczęściej unikamy zła za wszelką cenę, nie chcemy się z nim zmierzyć. To jest kolejna rzecz, o której warto tu wspomnieć, że ta świadomość, o której tu pisaliśmy, czytaliśmy, ma też dotyczyć spojrzenia na naszą ciemną stronę, zmierzenia się z nią, bycia jej świadomym i właśnie wręcz przez miłość, przez kochanie jej, osiągnięcie pewnej całości i zrozumienia z tą naszą negatywną stroną. Książka Johna Stamforda będzie wkrótce zrecenzowana na kanale, naprawdę jest też wyborna, jestem dopiero w połowie. I inne fragmenty, inne cytaty z książki Tarot, Spiritual Roots of Tarot również się pojawią, ale jestem w jakiejś takiej fazie po prostu ponownego odkrywania tych podstawowych treści chrześcijańskich i w pewnym sensie wdrażania ich w życie, zrozumienia tego naprawdę. I tak jak rok, dwa, trzy lata temu praktykę taką jak matta, pochodzącą z buddyzmu, gdzie wysyłasz miłość w świat, gdzie praktykujesz odczuwanie miłości co do siebie, co do najbliższych, co do osób dla ciebie neutralnych, co do twoich wrogów i co do samego wszechświata, samej przestrzeni, samej pustki, ta praktyka wydawałaby mi się niewarta robienia. Po tych książkach, nie tylko te książki mówią o prymacie świadomości, ale też tego, że świadomość, która właśnie jest skupiona na miłości, odczuwanie miłości, w pewnym sensie transformuje twoją egzystencję na pełną miłości, tak jak tu była mowa w tym fragmencie, wtedy praktyka, taka jak matta, w takim stylu, jest czymś, co wydaje się no-brainerem, czyli taką rzeczą, którą każdy, gdyby był świadom tych rzeczy, powinien wdrożyć w swoje życie. I nie jest to nic trudnego, jest to banalna rzecz. Banalna, ale potężna rzecz. I wraz z tym, jak ta praktyka w twoim życiu zaczyna rosnąć, tak samo zaczyna rosnąć zupełnie nie inne partycypowanie ze światem. Partycypowanie na poziomie bardziej optymalnym, partycypowanie na poziomie takim, w którym coraz częściej w twoim życiu będzie się pojawiać agape, czyli to odczuwanie najwyższej miłości. I
z tym Was zostawiam. Będą kolejne fragmenty i będą kolejne vlogi, gdzie pochylimy się nad Inner Meaning of Jesus Saying, czyli wewnętrznym znaczeniu tego, o czym mówi Jezus, takim psychologicznym, Johna A. Stanforda, oraz wrócimy do fragmentów z książki Spiritual Roots of Tarot, gdzie również w zasadzie podobne znaczenie wewnętrzne słów Jezusa się pojawia, a nie to takie zewnętrzne czy tam historyczne. Także wszystko nabiera dla mnie większego znaczenia. Mam nadzieję, że w tych filmach i vlogach sprawię, że dla Was również to znaczenie się zacznie pojawiać coraz bardziej. Dziękuję bardzo za oglądanie. Was o życie poczciwe. Jestem w centrum i siedzę na ziemi przed ławką. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!